Witam, nazywam się Kamil Zaluszewski, jestem właścicielem firmy Steel Factory, a jest to klub fitness, który działa u nas w Szczytnie od 5 lat i zajmujemy się tam ruchem. Podczas nauki tego ruchu budujemy poprawne wzorce ruchowe, których używamy na co dzień w naszym życiu, tak aby ćwiczenia przydawały się nam w życiu codziennym. Bardzo dbamy o szczegóły, o jakość wykonywania ćwiczeń i staramy się, aby wszystko było na wysokim poziomie. Możecie nas znaleźć na ulicy Moniuszki 1 w Szczytnie. Od 17 stycznia otwieramy się ponownie, bo aktualnie jesteśmy w trakcie lockdownu, także zapraszamy do kontaktu i będziemy mogli umawiać się na ćwiczenia. Ok, a teraz przechodzimy do ćwiczeń. Zaczniemy sobie od przysiadu. Przysiad jest podstawowym wzorcem ruchowym, którego używamy w ciągu dnia. Musimy usiąść, musimy wstać, także używamy tego naprawdę bardzo często, każdego jednego dnia. Musimy nauczyć się prawidłowo wykonywać ten przysiad, tak aby nie zrobić sobie krzywdy podczas ćwiczeń. Dużo osób narzeka na problemy z kolanami podczas przysiadu, aczkolwiek w momencie, gdy dobrze będziemy go wykonywać, nasze kolana i nasze mięśnie będą wzmacniane, a nie będziemy sobie robić przy tym krzywdy. Pierwsze co, musimy odpowiednio ustawić nasze stopy. Zaczynamy od ciała wyprostowanego. Napinamy brzuch, napinamy pośladki, plecy trzymamy proste. Głowa jest przedłużeniem naszego kręgosłupa. Następnie, wypuszczając biodra do tyłu i kolana do przodu, schodzimy prosto w dół. Staramy się za każdym razem zejść biodrem poniżej linii naszego kolana. Wzrok trzymamy skierowany do przodu. Kolanka wychodzą na zewnątrz. Brzuch trzymamy cały czas napięty. Następnie wstajemy do pełnego wyprostu. Unikamy puszczania napięcia naszego brzucha w momencie, gdy będziemy na samym dole, żeby nie wyglądało to w taki sposób. Cały czas trzymamy napięcie, cały czas brzuch jest napięty, plecy są wyprostowane, wzrok skierowany do przodu i w ten sposób kontynuujemy nasze ćwiczenie. Za każdym razem przechodząc do pełnego wyprostu, mocno napinamy pośladki, trzymając cały czas napięty brzuch. Kolejnym ćwiczeniem, które będziecie mogli zrobić w domu, będzie pozycja holo. Pozycja holo jest to pozycja w leżeniu na plecach, która bardzo mocno angażuje nasz brzuch. Będziemy musieli się poprawnie do tego ustawić i pokażę Wam kilka progresji. Pierwsze co? Kładziemy się w plecy. Kolana ustawiamy mniej więcej na wysokości bioder. Pięty mniej więcej na wysokości kolan. Odrywamy łopatki od podłogi. Odrywamy głowę od podłogi. I ręce ustawiamy sobie wzdłuż naszego tułowia. W momencie, gdy jesteśmy ustawieni w tej pozycji, musimy zadbać o to, aby łopatki nie przylegały do podłogi. Głowy również nie chcemy opuścić. Broda nie może być wbijana w klatkę piersiową, ponieważ mocno obciążymy odcinek szyjny. Chcemy, aby głowa była mniej więcej przedłużeniem naszego kręgosłupa. Ręce w łokciach staramy się trzymać zablokowane, barki kierować w dół w stronę naszych żeber. Dzięki temu jesteśmy w stanie mocno napiąć nasze ciało i utrzymując tę pozycję, mocno pracuje nasz brzuch. Druga progresja będzie to przeniesienie rąk nad głowę, dokładnie z tej samej pozycji, w której byliśmy przed chwilą. W momencie, gdy przeniesiemy ręce nad głowę, staramy się, aby biceps był mniej więcej na wysokości naszego ucha. Uważajcie przy tym, aby nie położyć łopatek na podłogę i nie odkleić odcinka nędzowego od podłogi. To jest bardzo ważne. Ręce w łokciach zablokowane, głowa przedłużeniem kręgosłupa. Znowu nie chcemy
wbijać brodę w klatkę piersiową, a patrzymy w górę. Okay. Kolejną progresją będzie wyprostowanie nóg, trzymając ręce wzdłuż tułowia. Znowu z tej samej pozycji, której zaczynaliśmy na samym początku, musimy wyprostować nasze nogi. W momencie, gdy wyprostujemy nogi, znowu lędźwia nie mogą oderwać się od podłogi, stopy trzymamy razem, palce stóp wyciągnięte do przodu, mocno napinamy pośladki i utrzymujemy pozycję. Znowu łopatki, głowa oderwane są od podłogi. I ostatnia progresja tego ćwiczenia to wyprostowanie nóg i przeniesienie rąk na głowę. Ostatnia progresja jest oczywiście najtrudniejsza. Bardzo staramy się o to, aby całe ciało było napięte. Znowu łopatki, głowa od podłogi oderwane, ręce wyprostowane, nogi wyprostowane. I najważniejsze, odcinek lędźwiowy musi być cały czas wbity w podłogę. Jeżeli tego nie zrobimy, mocno go obciążymy, a tego nie chcemy. Dzięki temu, że będziemy trzymali lędźwia wlepione w podłogę, bezpiecznie będziemy pracowali przy tym ćwiczeniu i bardzo mocno będzie pracował nasz brzuch. Następnym ćwiczeniem w naszym zestawie będzie martwy ciąg. Martwy ciąg jest to ruch, który również wykonujemy bardzo często podczas każdego dnia. Chodzi o to, aby się schylić, coś podnieść, ewentualnie przenieść albo podłożyć. Ruch naprawdę bardzo często wykonywany i wykonywany jest on niepoprawnie. W momencie, gdy wykonujemy go niepoprawnie, możemy zrobić sobie krzywdę, tak samo jak przy innych ćwiczeniach, ale mówimy tutaj o naszym życiu codziennym. Bardzo często dochodzi do tego, że podnosimy kanapę, albo przenosimy jakąś szafkę, albo cokolwiek i łupie nas w krzyżu. Żeby temu zapobiec, musimy nauczyć się prawidłowo ustawiać do tego ruchu i dopiero go zacząć wykonywać. Pierwsze co? Ustawienie naszych stóp, naszego ciała. Znowu brzuch napięty, napięte pośladki, plecy wyprostowane, głowa przed wrzeniem kręgosłupa. Napięty brzuch i napięte pośladki oznacza to, że nasza miednica musi być ustawiona w pozycji takiej, aby odcinek lędźwiowy był zabezpieczony. Brzuch, pośladki trzymamy napięte. Wypchnięcie biodra do tyłu, trzymając plecy wyprostowane, lekko uginając nogi w kolanach. Obniżamy biodro tak, aby cały czas było poniżej linii naszych barków i dopiero sięgamy do danego obiektu. Podnosimy poprzez odepchnięcie się stopami od podłogi i możemy wtedy albo coś odłożyć, przenieść, albo po prostu kontynuować ruch naszego martwego ciągu. Martwych ciągów jest wiele, chodzi o podmiany, ale ten, który Wam dzisiaj pokazuję, jest dosyć prosty do wykonania i tak naprawdę najczęściej będziemy mogli go używać w ciągu każdego dnia, tak samo i podczas naszych ćwiczeń. Bardzo ważne, napięcie brzucha. W momencie, gdy wychodzimy z biodrem do tyłu, trzymamy plecy wyprostowane, nie chcemy puścić naszego brzucha. Nie chcemy obciążyć odcinka lędźwiowego, bo w momencie, gdy puścimy ten brzuch, automatycznie zostaje on obciążony, a tego nie będziemy chcieli. Także pamiętaj, aby dobrze ustawić swoje ciało, napiąć brzuch, napiąć pośladki i dopiero wtedy zaczynasz ruch. Zauważ, że plecy cały czas trzymamy wyprostowane, głowa jest przed wrzeniem kręgosłupa. Bardzo często przy wykonywaniu tego ćwiczenia nasze plecy po prostu się zaokrąglają. Dzieje się tak dlatego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni w ciągu dnia nasze barki cały czas wysyłane są do przodu. To ćwiczenie bardzo pomaga nam w utrzymaniu prawidłowej postawy i w końcu
kondycji naszych pleców, jak i reszty naszego ciała. Ostatnim ćwiczeniem z naszego zestawu będzie pompka. Pompka jest bardzo popularnym ćwiczeniem i bardzo często używanym, aczkolwiek dosyć często też jest wykonywana nieprawidłowo. Pierwsze co? Ustawienie. Ustawienie do pompki jest to wysoki podpór, gdzie używamy tak zwanego planka, czyli deski. Nasze dłonie kładziemy na podłogę. Następnie ustawiamy resztę naszego ciała. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Plecy wypychamy lekko w stronę sufitu. Ustawiamy miednicę tak, aby odcinek lędźwiowy był w pozycji neutralnej. Prostujemy nogi. Napinamy pośladki. Trzymamy napięty brzuch. I dopiero wtedy możemy zaczynać pracę. Pamiętajcie, że przy ustawieniu do pompki nie chcemy puścić brzucha i zrobić tego. To jest dosyć częsty widok w momencie, gdy ktoś tą pompkę zaczyna. Tego robić nie chcemy. Za każdym razem nasza miednica musi być ustawiona w odpowiedniej pozycji, brzuch musi być napięty, napinamy pośladki i dopiero wtedy możemy zaczynać pracę. Pierwsza progresja, której sobie użyjemy, będzie wyjście z wysokiego podporu do podporu niskiego i z powrotem. Kolejną progresją będzie zejście w dół, wyjście na kolana i odepchnięcie się z powrotem do góry. Także znowu ustawiamy naszą pozycję startową. Schodzimy w dół, wkręcając ręce w podłogę, obniżając barki. Odstawiamy kolana na podłogę i odpychamy się do góry. Bardzo ważne jest to, aby utrzymać linię prostą uda i tułowia. Także w momencie, gdy odepchniemy się do góry, nie chcemy zrobić tego. Ostatnią progresją jest pełna pompka. Czyli znowu ustawiamy się do naszej pozycji startowej. Prostujemy nogi, napinamy pośladki, napinamy brzuch. Wchodzimy w dół i wychodzimy do góry. Pamiętajcie przy pompce, aby za każdym razem wychodzić do pełnego wyprostu ręki. Tak samo łokcie wypchać za plecy w momencie, gdy opuścimy nasze ciało na podłogę. W momencie, gdy klatka piersiowa jest przy samej podłodze, nie chcemy się położyć, a utrzymać napięcie. I dopiero potem wyprostować ręce i kontynuować ten ruch. Ok, wszystkie ćwiczenia mamy ogarnięte. Każdy element danego ćwiczenia został omówiony. Pamiętajcie, żeby się poprawnie do każdego ćwiczenia ustawiać i wykonywać je prawidłowo. Nie spieszcie się, dajcie sobie czas na to, żeby ustawić się dobrze, żeby wykonać prawidłowo dane ćwiczenie. I dopiero wtedy, gdy będziecie gotowi, zaczynajcie. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, problemy, zadzwońcie do nas, przyjdźcie do nas albo odezwijcie się do innego profesjonalisty, który Wam w tym pomoże. Dziękuję. Ok, a teraz czas na naszą zagadkę. Zgadnijcie, który z wzorców ruchowych, które wykonujemy na co dzień, jest naszą naturalną formą odpoczynku.